Oprócz szpadla, wideł i grabi w ogrodzie często przydatna okazuje się również motyka i kultywator. Motyka należy do najstarszych narzędzi wykorzystywanych do prac polowych, ale przez te wszystkie lata zmieniła swoje oblicze. Z biegiem czasu narzędzia te stały się lżejsze i ostrzejsze. Obecnie są nie tylko łatwiejsze w użyciu, ale także efektywniejsze w uprawie ziemi, bo ciężkie motyki często penetrowały glebę zbyt głęboko. Motyka najczęściej służy do pielenia, spulchniania gleby i jej płytkiego przekopywania. Wybierając motykę, warto zwrócić uwagę na materiały, z jakich została wyprodukowana. Hartowana, wytrzymała głowica ze stali zaostrzona z trzech stron ułatwia pracę między roślinami. Górna część takiej głowicy umożliwia rozbijanie brył ziemi, a zaokrąglone krawędzie zapobiegają wygięciu się ostrza. Aluminiowy, prosty trzonek jest lekki, ale odznacza się wysoką wytrzymałością. System Safe Touch zapewnia pewny chwyt i wygodę użytkowania. Przydatny jest też otwór do zawieszania, który ułatwia przechowywanie. Na te same parametry zwróćmy uwagę przy wyborze kultywatora. Hartowane zęby ze stali zakończone szpicem są wytrzymałe i pozwolą na swobodną pracę przy uprawie gleby. Narzędziem tym bez problemu spulchnimy glebę i przygotujemy grządkę pod zasiew lub rozsady. Kultywator nie odcina korzeni zarodkowych chwastów, tak jak motyka, ale też można go wykorzystać do zwalczania niechcianych roślin na rabatach i grządkach. Oba narzędzia idealnie sprawdzą się podczas płytkiej uprawy, która ma za zadanie utrzymać korzystną strukturę gleby przed, a także po posadzeniu lub wysianiu roślin.